Decentralizacja to dzielenie się władzą, kompetencjami i środkami. Polega ona na przekazywaniu organom władzy publicznej będących bliżej mieszkańców, zasobów, kompetencji w celu realizacji zadań ważnych dla lokalnych i regionalnych społeczności. Jedną z najważniejszych w wolnej Polsce reform była reforma samorządowa, rozpoczęta w 1989 roku. W konsekwencji stworzono silny samorząd gminny, mający oparcie w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Niemal 20 lat temu stworzone zostały kolejne szczeble samorządu terytorialnego, powiaty i województwa. Obecnie sektor samorządowy realizuje wiele zadań w zakresie oświaty, transportu, gospodarki komunalnej, utrzymania infrastruktury, kultury i ochrony zdrowia. Wydatki sektora samorządowego w skali roku przekraczają 200 miliardów złotych, ale finanse publiczne wciąż nie są zdecentralizowane w wystarczającym stopniu. Samorządy w celu lepszej realizacji zadań potrzebują udziału w podatkach pośrednich, w VAT-ie i akcyzie. Dzisiaj zasadniczo ich potencjał dochodowy budowany jest przez udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a więc istnieje niestety ryzyko przeniesienia dekoniunktury gospodarczej bezpośrednio na finanse samorządów terytorialnych. Dzięki samorządom terytorialnym możliwe było efektywne wykorzystanie znacznej części środków Unii Europejskiej. Samorządy od lat należą do najlepiej wykorzystujących środki unijne podmiotów nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Samorząd terytorialny i zdecentralizowane finanse publiczne to fundament demokratycznej, konkurencyjnej i silnej Polski. Wszyscy jesteśmy za niego odpowiedzialni. Dla mnie wybory samorządowe to realny wyraz decentralizacji władzy. Nie dajmy tego popsuć.